Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Rozpoczynamy mecz. Juventus przy piłce. Czy to wykorzysta? Vidal! A jaka bramka! W drugiej minucie odnotowujemy pierwszego gola w tym meczu. Dobre podanie. Oddaje strzał. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Vidal. Dobre dogranie. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Przy piłce Tevez. Bardzo jesteśmy ciekawi dzisiejszego występu tego piłkarza. Lubię patrzeć, jak ciężko pracuje na boisku, nie tylko wspomagając atak, ale wracając wspomaga także obronę. O to chodziło! No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. To będzie rzut wolny. Najlepszy okres, taki złoty wiek, stara dama, czyli Juve, miała chyba w latach 70. Strzela! Broni! Bił Carlos Tevez! Ależ pięknie! No, trzeba przyznać, że gracze Juventusu świetnie poradzili sobie z przeciwnikiem i zasłużyli na ten bramę. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Matri. Vidal. Na Samoa. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ależ technika. Andrea Pirlo. Lichtsteiner. Pogba. Patrick Eta. Może być groźnie. Bramkarz piąstkuje, spójrzmy.
Rossi. Przy piłce Tevez. Pogba. Cała seria udanych podań. A sama teraz. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Paul, jak zareaguje arbiter? Podyktuje rzut wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? Rossi. Pogba. A teraz przy piłce Tevez. Wspaniałe podanie. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Pogba. Zdecydował się na strzał. Ach, szkoda, obok bramki Tevez. Przy piłce Tevez. Przechwyt, ale nie opanował. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Samoa. Spójrzmy ładnie. Wysoko zagrana piłka do Teveza. Rossi. Niestety stracił piłkę. Vidal. Mamy centrę. I piłka trafia do obrońcy. Rossi. Matri. Może dośrodkować. Koniec pierwszej części spotkania, jest 2-0. Za nami pierwsza połowa meczu odwiecznych rywali. Z reguły... Ruszyli drugie 45 minut. Wymieniają piłkę między sobą. W piłce Tevez. Vidal. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo! To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Samoa teraz. Rossi. Dośrodkowanie. Matri. Ale piękna bramka. Mamy powtórkę. Wyskok. Uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać.
świetny po prostu w powietrzu, daje sobie radę z wszystkim. Widać, że kapitalnie główkuje, potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. Ładne dogranie, jest okazja, będzie bramka, spójrzmy! Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Juventusu. A Samoa! Dobre, dalekie wybicie. Tevez. Szansa! Zablokowany strzał. Uderzenie. Udanie zablokowali ten strzał. No piłkę odebrał i stracił. I będą mieli rzut rożny. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Ależ jest skupiony, gra jak w transie. Znakomicie wyłapuje piłkę z rzut rożnego. No, błysnął teraz klasą. Dobrze, przebił się. No, będzie gol. No i bramka, proszę Państwa. To kolejny gol potwierdzający ich dotychczasową przewagę w tym spotkaniu. Szaleńczy atakuje obrońca. Ta sama teraz. Vidal. Niestety stracił piłkę. Andrea Pirlo. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Chiellini, a Samoa. Andrea Pirlo. Wszystko na jeden kontakt. Czekamy na dośrodkowanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Czy to zdecydował się na strzał? Ale zmarnowana sytuacja. Nic dziwnego, że przegrywają. Chyba najwyraźniej pomyśla o kasie, którą mogą dostać, gdyby osiągnęli remis w tym spotkaniu. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Jest zawodnik na czystej pozycji. Za moment Juve wznowi od rzutu z autu. A teraz przy piłce Tevez. Czyste, udane wejście. Vidal. Oddaje strzał. Obronił, ale piłka na boisku. Gol! Brawo Juve! Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w szatkę. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki.
Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Matri. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Śliska, ale sprytnie go uniknął. Vidal. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. Szybko wykonany rzut wolny. No, wypiąstkował w pole. Ale zły na sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No, żałuje, bo miał sytuację na strzelnie bramki. Pogba. Przy piłce Tevez. Czy dobra okazja? Wybija, ale piłka wciąż w polu. Vidal. Patryk Eda. Czy jest okazja? Bramka nie, słupek! Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Wynik mówi wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo za uwagę. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.